Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, droga braci strażacka. Tak się złożyło, że obchodzimy elegancki, uroczysty festyn w Krępnej gminie Rzeszowice dwudniowy. Na tym festynie z prawdziwą przyjemnością dzisiaj witamy całą brać strażacką weteranów, gdzie księża tak ślicznie o Was dzisiaj mówili. Wiadomo, ja już ich nie przeskoczę i zostanę na swoim. Ale jesteśmy razem jedną wielką rodziną i taką pozostaniemy. Pozwólcie, że w imieniu mieszkańców i gminy z Rzeszowicy swoim własnym przywitam w Waszym imieniu również braci strażackiej, jako otwieram dzisiejszy festyn naszych gości specjalnych. A mogę jedno powiedzieć, że nigdy dotychczas w Krępnej tyle wspaniałych i ważnych gości jeszcze nie było. Na pewno się nie mylę. Oprócz braci strażackich i w Waszym imieniu witam byłego posła Henryka Króla, który musiał pojechać, bo wiadomo, kandyduje gdzieś tam i jeździ dalej. Serdecznie witam pana wojewodę opolskiego, pana Bogdana Tomaszka, który jest codziennie w Krępnej. Codziennie przejeżdża przez Krępną i wie, jakie mamy problemy i w tych problemach mi pomaga, to jest bardzo ważne, za co mu bardzo serdecznie, gorąco dziękuję. Na jutrzejszym festynie... Bardzo serdecznie, po raz pierwszy, raz oficjalnie w kinie naszym, a dzisiaj oficjalnie z wszystkimi, z całym społeczeństwem, witam dla nas, dla mieszkańców konsula, nie wicekonsula, bo Wrocław jest daleko. Pana Ludwika Neudertera z małżonką. Serdecznie witamy. Miti Gatti na Ozi, Gatti Wisa Zobun. Was war ich sagen, wir wissen sehr herzlich und laden ein unsere Gemeinde Rzeszowice heute und wir nannten Konsul, dann richtig Konsulat ist Breslau, das ist sehr weit von uns, dass wir besser sagen, unsere Konsul Ludwik Neudertera in Opole. Herzlich willkommen. Serdecznie witamy się. Hello! Uzgodnienia i wygodność. Pana Józefa Sebesta, jak nie, to będzie przez Krępnej jeździł. Witamy serdecznie. Pan
Kasiura pomaga nam, 423 mieszkańcy Krętnej i Obrowca i wszędzie w koło. Bardzo to ważne. Z panem marszałkiem oczywiście. Pana prezesa zarządu wojewódzkiego, a zarazem wiceprezesa zarządu wojewódzkiego w dwóch osobach, pana Joachima Wojtale, serdecznie mojego przyjaciela osobistego. Przyjaciela z Rzeszowic, przez naszego prezesa ST Skrapkowicz, pana Jerzego. Serdecznie witamy pana prezesa, dyrektora do spraw pracowniczych i jakże wspaniałego człowieka, wiceprzewodniczącego Rady naszej Krapkowickiej, pana Józefa Bukowińskiego. Serdecznie witamy. Wszyscy go znamy. Józef naprawdę jest wielkim przyjacielem naszej gminy. Wspaniałym przyjacielem i kolegą. Witamy również Czesława Sikorskiego, pana prezesa, który wyraził zgodę na naszą orkiestrę. I dziękujemy mu. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady, pana Stefana Czarneckiego, widocznie mógł być w kościele. Serdecznie go witamy. Bardzo serdecznie witam radnego Rady Krętnej, pana Wernera Mulorza. Dziękuję mu za wielką pomoc. Bardzo serdecznie, gorąco witamy, że go nie widać, ale z wielkim sercem, z wielką pracą w naszym powiecie. Poci się niejednokrotnie, chce jak najlepiej dla nas. Pan Albert Macha, serdecznie witam. Podnieś się niewidocznie na stołek i pokaż się. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam radną powiatu krapkowickiego i jakże naszą mieszkankę, panią Helgę Bieniusę. Panią wicedyrektor gimnazjum naszego Wieszowice. Witam serdecznie moich przyjaciół i kolegów burmistrzów, dzisiaj przybyłych na nasze święto wspólne. No ho, 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 do góry troszeczkę. Dobry burmistrzu, za nic macie i wójtów. Nareszcie, dziękuję. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Zastępcy komendanta powiatowej Państwowej Straży w Krapkowicach, Huber jest zawsze z nami. Brygadiera Huberta Burczyka. Prezesa powiatowego zarządu Związku Radzieckiego Straży Pożarnej, jakże to duże, jakże duże. Ale wspaniałego kolegi i dobrego przyjaciela, pana Jerzego Jarosza. Serdecznie witam również. Dalej serdecznie. Gabi, Gabi, Gabi. Tylko nie próbujcie wciągać na członka Olskę. Także gra muzyka, Gabi już jest w sądzie. Gorzko Gabi. Serdecznie witam pracowitego, który przyjął... Bardzo serdecznie witam zastępcę jednego z wicedyrektorów naszego gimnazjum. Z całą młodzieżą gimnazjalną, która tak pięknie w kościele śpiewała, panie Mariusza Pieszkałem. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, i na koniec jakże ważna, która daje nam splendoru, uświetnia nasze dzisiaj uroczystość w kościele tutaj.